Jesteśmy na takim fajnym miejscu. To jest miejscówka gospodarza. On to udostępnił. Tak, właśnie tu jest z nami. Jest gospodarz z nami. Jest gospodarz z nami. Sympatyczny. Udostępnił to dla kamperowców. Tak, dla kamperowców udostępnił. Miejsce bardzo fajne. Inicjatywa jest naprawdę zaje fajna. To normalnie się w głowie nie mieści. Prywatna osoba. Tak. Udostępnia miejsce bezinteresownie napotkanym jakimkolwiek podróżniku. Bardzo sympatyczny. Bardzo sympatyczny, przyjechał, nas odwiedził, opowiada tutaj o miejscowości, opowiada tak, o co można złapać. Klimatach, co można złapać, o jeziorku, które tutaj jest. O zimach, warto odwiedzić w zimie też. Warto, możesz kochaniutka się spytać, co, czy tu zbierają grzybki, bo w sklepach mają nożyki do grzybków. A no właśnie, no. A koszyki? Koszyki też mają, no. Dobra. Także kochani, gospodarz sobie przy okazji robi zdjęcie nam też. Z nami. Do filmoteki, a my jemu. Odwiedził nas gospodarz tego miejsca. My musimy się zbierać. Już jest 12. Mamy do przyjechania dziś 150 km. Ja tylko wam pokażę tu z bliska tą miejscówkę. Jest fajna, cichutka, z daleka od tego zgiełku. To tak, jak to się mówi u nas na Zadupiu. Taka chatynka. Tutaj podejrzewam, że czasami jest drzewo, teraz nie ma. Tam stoi nasz samochodzik. To jest takie kółeczko dookoła, można sobie przejechać. Jest, właśnie. Najważniejsze, za darmo prąd. Tu są... O, u nas to by chyba nie powisiało za długo. Siekierka, moteczek. Narzędzie do wyciągania gwoździ, od razu taka szufla, jest też kibelek, proszę, czyściutki, zobaczcie, ile tego papieru tu wisi, jest światełko, o, jest światełko, jest światełko, jest do dezynfekcji, jest od razu to, jest taki kibelek suchy, jak to się mówi, czyli wsypujemy tu taki, z czego to jest? Takie jakby opiłki z drzewa, jak z czegoś. Zrobimy dwójeczkę, to zasypujemy. Zamykamy. Tu jest kamerka. Gospodarz sprawdza. W lecie jest podłączona woda. Teraz jest odłączona, bo jest już przymrozek. Tu mamy do podłączenia do prądu. Właśnie jest tu nasz kabelek. W tym pomieszczeniu to ja tam nie zaglądam, tam ma różne rzeczy związane z elektryką. Jest samochodzik. Czysta, spokojna okolica. Kochaniutki już łapie. Ubrał się jak na Syberię, a dzisiaj jest w słoneczku, jest bardzo... Bardzo cieplutko w słoneczku, wiesz, musisz się okręcać jak narożnie, to będzie ci wtedy ciepło i z przodu, i z tyłu. A ja bardziej na komary się tak ubrałem. No tak, moskito, jak to się mówi. Tu w te krzaczki? Nie rzucasz tam? Gospodarz zobaczył na kamerce, że my się zbieramy i przyjechał się z nami pożegnać. Porozmawiać, pożegnać. Moskity faktycznie. To jezioro jest dosyć płyciutkie, ale no... Płytki, to jest płytkie jezioro. Obok jest drugie, można sobie na łódce popłynąć. Mają ten problem, że jest bardzo dużo drobnej ryby. Tak. I chcą ją odłowić, bo jest za dużo. Za dużo drobnej i przerzucić na inne jezioro. Karłowa cieje ta ryba. Mhm. No jest płytkie.
ale pewnie gdzieś tam w dołeczku może coś siedzi większego. Szukamy zawsze. Właśnie. Zawsze się znajdzie. Nie, dzisiaj nie znajdziesz. A, już przyszło. Przyszło. Wczoraj było za zimno, dzisiaj za ciepło. Za ciepło, tak? Hop. O, już jest 12, kochaniotki. To zanim jeszcze chcesz drony. Nie, no ja jeszcze pół godzinki jedziemy. No to ja będę rzucać, a ty i dronem polataj. Ja? Bo to całe dość polega na tym, żeby rzucać. Nie na tym, żeby złapać, tylko na tym, żeby rzucać. Tak, nie wiem, jak to jest. Obiecałeś. Piękna pogoda. Obiecałem. Warto odwiedzić tego gospodarza. Jest naprawdę sympatyczny. Tak. To, że wiesz, no inicjatywa taka. No prąd za darmo. I jeżeli coś potrzebujesz, to powiedział dzwonić, smsować i on przyjdzie i załatwi. Jeżeli coś tobie potrzebne. O łódkę nie ma problemu. Mogłeś pójść i dałby ci swoją łódkę. Mówi, że ma z elektrycznym silnikiem. No. Łódeczkę. Można w każdej chwili ją brać. No i pływać. W tym sezonie już będzie miejsce wjeżdżać stąd, jedziemy stąd. Ale takie miejsce jeszcze zapisujemy na stałe. Kochani, tak. Bo i po takich miejscach przyjaźnie się nawiązują. To co żeśmy się dowiedzieli, że kulki tu są dopiero w październiku. No, widzisz? Rzuciła się rybka. Rzuciła się rybka. Za jednym, na jednym gnieździe tyle kureczek było i to takie piękne, takie zdrowe, fajne. Koniec września,
A tu nie ma. A tu tyle kureczek. Się ukrywa w trawce. Zaraz tam do ciebie przyjdę. Ale gdzieś tu po drodze widziałam jeszcze jednego. Jest. Jest. Tu sobie stoi, proszę, jaki dorodny. No to czekajcie, bo mam taki duży rów do pokonania i taką trawę. Czyli muszę się ubrać w jakieś kalesonki. A kłoteczka dwa. Sibo. No, zobaczmy, żeby nam się nie spaliła kiełbaska. Spali się, się dymiła. Spali się, może się spalić. Nie ma jeszcze dymu. No. Zaraz zobaczymy. A kiełbaska ta się wyłuje. Przykryję ją, bo czuję się.